The answer, how to reach paradise, how to be what everyone wants to be. The answer is no way. Witajcie detailingowi dziadzia. Dzisiaj ze mną firma Evron i ich naturalna pianka, która kosztowała mnie za pół litra 36,90, czyli 37 zł. Co do samej pianki. Zapach, słuchaj, zapach taki nijaki. Kurczę, apteczny bym powiedział tak. Kojarzy mi się z jakimś lekarstwem. Świeży. Słaby, bardzo słaby tenki. Na powietrzu, jak robiłem przy przelotku, w ogóle niewyczuwalny. Teraz tak, co do samej pianki. Producent zaleca tutaj, żeby od 1 do 5 do 1 do 50. No to z tym 1 do 50 to kogoś poniosłem. Słuchaj, 1 do 10 na aucie świeży goldzik. 2 tygodnie ma goldzik, także świeży tenki. Jak było widać, piana się w ogóle nie trzyma. Dopiero zaczyna się jazda. Przy 1 do 10 może tak. Przeskoczyłem później na drugą stronę auta, żeby sprawdzić, czy brud z podmyjki zejdzie podobnie jak z pianą. I powiem Ci, że z pianą lepiej. Pomimo, że 1 do 10 i ona tak naprawdę nie była gęsta, króciutko siedziała, zrobiła robotę. Ten brud, który był, to był 2-tygodniowy. Tu już mamy koniec marca i tak naprawdę nie padało. Taki letni, o, letni brud. I tak widzę tę piankę. Letni brud ładnie zmarczyła. Bardzo ładnie. Z podmyjki później pięknie zeszło, tak jak było widać. Niewiele go zostało. Z drugiej strony przeskoczyłem i kamerka tego nie złapała. Słuchaj, że tam zostały takie place grube. Ja je widziałem. Ja je widziałem i ewidentnie było lepiej. Jazda z tą pianą zaczyna się dopiero 1 do 5, 1 do 4. Fantastyczna gęstość i domywanie rewelacyjne. Naprawdę z tyłu, tak jak było widać, zebrało pięknie, rewelacyjnie, ale jest też minus tej piany, cena. No niestety, przy litrze wychodzi nam jakieś 37, mamy 60, 74 zł, czyli półka AENSO, która jest również fantastyczna i tu jest podobnie. Z tym, że AENSO robimy 1 do 10, jest bomba, tutaj 1 do 5, czyli wychodzi nam 2 razy tyle w sumie. Także no niestety cena do jakości moim zdaniem słabo. Piana nie jest zła, ale ze względu na cenę i wydajność niestety moim zdaniem słabiuteńko. Ja osobiście tak widzę tę pianę. Fajnie domywa i fajnie kosztuje. No cena naprawdę z grubej półki. Ja lubię jak pianka jednak no siedzi troszeczkę, ta jest taka, no ja nie mówię, że musi być puch, bo puch nam nie rozmiękczy dobrze, ale żeby chociaż troszeczkę dawała tej frajdy. Ja tu mówię właśnie o letnich pianach, bo to jest sama przyjemność, ten kurz, ten pył letni, tak żeby, no żeby fajnie to, no, ten kożuszek żeby posiedział i żeby popachniało.
Tu niestety tego nie ma, ale piana domywa elegancko. No dobrze, wytrwałeś do końca, wpisuj szybciutko, blum, blum. Niech będzie Evron. Wpisuj szybciutko Evron, 100 ml tej piany leci do Ciebie, jeżeli będziesz jako pierwszy. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!